Dobra. No, to jeden stack wipe wejdzie 40. Pierwszy jest Holy Roman Empire, ale tutaj go przebić i manpowerowo, i force limitowo to będzie praktycznie niemożliwe. Chociaż patrzcie, że Andaluzja jest bardzo blisko do tego. Potem są Nizaridzi, Albion 182, ale Albion realnie dużo więcej nie zrobi, jeżeli mam być szczery. On dużo większych liczb nie osiągnie tutaj. No i Polska gdzieś tam jest. Ej, to jak to robimy? To może jednak wysłamy wszystko do Sewilli. Ale po co? No, żeby był handel mocniejszy w sumie. Ale on nam załatwił. No może załatwił ten handel, no bo Genua, no to połowa handlu to jest z Holy Roman Empire, druga to Sycylia. Ale ja mówię do Sewilli. No tak, ale Sewilli możesz przesyłać do Walencji i do Ale Genuji. Nie prześlę ci tak łatwo z Andaluzji. No w sumie ma 100% CK. Nie masz szans, że to cokolwiek. Radną mi 10 dukatów. Mile dwa co kradną, ale też 10 mi ucieka, no ale to są Nizaridzi 3%, Great Orda. Są jakieś takie malutkie badziewia. Oni teraz od nas zarabiają większe pieniądze i to o wiele większe. No ale zobacz, to jest, jaki to jest dev. Chre ma prawie 3000 deva. No ma 3000 deva. To, ale no tak, no i w sumie mam tyle samo co ja i Andaluzja, a my zarabiamy więcej od niego. No, więc jest to trochę u nich przekłamane, bo tutaj jest tak, że dużą część inkomu zbiera Albion przez handel genuański, znaczy nie genuański, English Channel, i on przesyła praktycznie cały ten hajs z powrotem do królika, tak? Dobra, to są już z Bengalem zerwane, tak czy siak. A, tylko że ja claimów chyba na Sirkind nie mam. Czekajcie, to może Declare Work, tu będzie Asana i Rapitur. Dobra, to atakujemy jednak. No to pójdziemy misjami, żeby oszczędzać punkty dyplomatyczne. Pójdziemy misjami. Jakie idee masz na Mugalce? Postoje timuryckie czy... No nie no, oczywiście, że zostawiłem timuryckie, no. Po co miałem brać tego Mugala? Timuryckie są o wiele lepsze do PvP. No, mamy tutaj technologię, moralkę, dyscyplinę. A Mugal nie ma takich rzeczy dobrych. Oh my god, dobra, stabilność. No, kościoły się kasuje, bo taksy teraz już mało znaczą, tak? A lepiej, żebyś miał dostawione budynki do manpowera, manufaktury do manpowera, albo manufaktury do pieniędzy i tak dalej, no a kościoły ci zajmują sloty po prostu, no. Raczej rzadko masz, żebyś w każdej prowincji miał po 4 sloty wolne, na 4 najważniejsze budynki. Więc lepiej jest nawet je zostawić, nawet jeżeli masz te wolne sloty, bo i tak potem to czymś zabudujesz, no. Albo force limit, albo manpower, więc tak dobrze jest to teraz się pozbyć, jak się ma. Tym bardziej, że to już jest 1600 rok, więc czas najwyższy. Tylko w takich prowincjach, nie wiem, z 40 deva możesz to zostawić, bo tam będziesz miał na spokojny nadmiar budynków. Chociaż ja już wolę to wszędzie skasować, żeby... O, czekajcie, bo tutaj na przykład zobaczcie, są krowy i są farmlandsy porobione. No tu ja wolę mieć manpower. Tutaj kasuję te. No i zobaczcie, ten Albion ma 400 coś golda income'u totalnego. Bo tyle z handlu ma. Lukas? Jak ten, byście mieli kasę, to wyślij mi Lukas hajs, a ja znaczy prześlę temu. Prześlę Andaluzji. Bo po prostu potrzebuję do agendy. Kolejna wojna z tym Mewarem, Malwą, czy tym czerwonym w zasadzie. Cóż, Bengal wyjęty. 1000 golda wzięte, Boże, i tych buntów, buncików. I teraz lecimy resztę krajów wyjmować w pierwszej kolejności i dopiero potem Malwę. Multan i Sindh, okej. Okay. I znowu ten walony Sindh, kurde, serio. On mi jest tak potrzebny tutaj, ale już integruje też moich wasali, więc będzie Gites, tu zaraz będziemy mieli kopanie złota. I no i będziemy jakoś trzeba... O, kurde, zapomniałem mi farmić. Fuck, no nic, trudno. No i kolejne obszary podbite. No dobra, ale wreszcie mam tutaj claimy na to wszystko, więc dużo będę podbijał za jakiś czas. Mam rywala kolejnego. No bo jednak te moje 423 tysiące muszą dawać radę tutaj, no. Gdzie jest armia Nizarydu, ja się pytam. Ledwo 270 tysięcy. No bo teraz patrząc na to, no to my mamy milion, można powiedzieć, że ja i Andaluzja. 1 270 000 można powiedzieć, że mamy 250 tysięcy łącznie. Holy Roman Empire jest 600, a oni milion. Czyli nadal force limit jest po naszej stronie, manpower też jest raczej po naszej stronie cały czas. Dosyłaj mi górę. Góra. I bok też, bok. Od razu góra. Tak, no to straca armię. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No, to jeden stack wipe wejdzie 40. Dobra, nie krzycz. Już rekrutuję tą 40 i sobie dosyłam. No, tak mi się wydaje, że ta wojna będzie tak samo jak ostatnia. Ale ostatnio wygraliśmy. A, tu miałem jeszcze 70, cholera. Tak. Stack wipe! Ja!
Jak chcesz, to mówcie mi, co mam robić, bo ja tam mam armię, a... No musisz jak coś Polaka cały czas szarpać. Nie chodzi mi armię, w sensie mam ten, u was teraz. Też. A, dobra. Więc mówcie mi po prostu. Wbijają się w fort. Equery. Odpuszczamy czy bijemy? Bijemy, przecież to jest 70 tysięcy. No, chociaż sobie raczej nie zregenerowaliby już tego wojska. Jak my ledwo zdążyliśmy. Odpuścili chyba. Nawet jak to przegram, to mi rzeźnie tu zrobię. Patrzcie na te tiki. Patrzcie to. Spróbuj Never tu dodawać. A się idę. No zaraz będziesz musiał u nas Never dosyłać wojsko, więc to. Wiem, jestem już u was. Tam pokonałem Polaka i... Ja mam tu jeszcze jedną... Naprawdę! Dosyłają tutaj cały czas powera. 16 tysięcy za 42. Chyba był dobry deal. Dlatego, że znowu byś mógł tam armatami wbić się. Kurde, masz jakąś armię z armatami? To leć tam i wbijaj się. O. Nie, czekaj Never jeszcze, bo moja 60 już idzie. No, nam się szyki łamią chyba. No nie, no Lizard się wycofuje. Co to jest, kurwa? Kurwa, wycofało się automatycznie. Kurde, ucieknie stąd. Dobra, ale oni nie mają już armii. Dosyłajcie. Powinniście to wygrać, bo teraz wejdzie morale. Dobra, jeszcze możesz 30 zejść z fortu. Macie ten. Mam tu jeszcze ten. Z fortu możesz zejść. No dosyłaj. Żebyśmy nie przegrali tego. I tą twoją 60 z armatami też dosyłaj. Ale to już za późno. Za wolno. Ogólnie to nie patrzymy, to mówiliście, ale dobra, ja tam teraz jest taka papa, nie? Nie, bo cię. Nie, dobrze mówiliśmy, tylko za wolno, no. Nie byliście tych butów. Nie, no teraz wychodź. Weź tą 70 tak czy siak przez tu na Rusylion, bo moglibyśmy tu zrobić trzy kolejne bitwy i ich poblokować po prostu. Do tej na Bern nie dosyłaj na razie, bo to wygrywam. Tak, tylko wygrać obydwie. Dobra, pięknie. To jest bardzo dobrze. Dobrze bitwa poszła. Dyscyplina! Tak! 130 dyscyplinki, bitches! Ale ty dobrze robisz. Ale dobrze zrobiłeś tą Polskę. No, dobrze by było, jakby tam poszli do ciebie. Weź, uważaj, bo mogą cię tam spróbować. Weź sobie, wyślij te wojska do... z tego. Właśnie to robię. Dobra, tutaj są o północy. Dosyłam już te. Dobra. Dosyłaj już. Ty pierwszy Polak, ja drugi, bo moją armią muszę się jeszcze ten. To ja tam mogę też dostać jedną od razu. O, subcią. Dobra, super. No to dobrze, ja koleżę złupałeś. Potem ja dojdę. Nie, tutaj ten. Ale mówię później, jak ktoś to wołajcie mnie, bo ja tam mam spokój wam w tym Anglii i w Polsce. Z armatami. Zostań to Polak, zostań. Spróbujcie ten. Myślę, że to hypo tu z mapie. Do tej górnej bitwy, do tej górnej jak możesz, to... Ja już tam dołączam. Schwał się armaty, widzę. 60. Idę 60 do tej. Dobra, dosyłajcie jeszcze do góry. Aj, shit. Dojście mieli. Piechoty się piorą? Tak, wipe. No ale tą oni stracą tą piechotę. No spokojnie damy radę tu. Nie, no góry bitwa jest przegrana. Góry bitwa jest przegrana, ale może. Nie daliśmy radę jeszcze. Okay. Ciężko będzie. Kurwa, nie zdążyłem. Dobra, no idźcie do tej bitwy, do tej góry. O Jezus. No jak Lukas się... To totalny teraz wtopa. Dobra, spróbujcie wygrać na tym forcie chociaż. Będzie ciężko. Przegrażaj. No dosyłaj. Niszczyć. Albo spróbuj znaleźć po 150. O właśnie, dobrze. Oni tu nie mają ani generała, ani armaty. Nie, armaty mają, dobra. Wciąż nie mają armat. Kurde. Ale jak to przegrają, to nas to mniej zaboli. Zajmij szybciej tego Polaka na Carpet Siege, bo tam chyba nikogo u nich nie ma. Tu wszystko dosłali. Nie, tu na easy jest do wygrania wojna. Chyba im spaliliśmy całego manpowera. Znaczy, najemników też im spalimy zaraz. Nie ma zero manpowera. True. Albo ma 100, Polska ma 13 i 133 tysiące najemników. Polska? Tak. To wszystko, co on ma, to są najemnicy? Tak, praktycznie. O Boże, tak. To ja będziesz tak łoił. Ja go wszystko palę mu praktycznie. On się tak dupnie to robi. Dobra, tu wygramy. Polak, możesz mi odpuścić ten obrażenie tego fortu? Tam najemnicy stoją, to mogę go zraszować.
Nie, kończmy ogólnie w ogóle, nie? Bo tak jakby, no to widzimy, że to nie ma sensu, nie? Ja już nie jestem w stanie za bardzo zwiększyć force limitu, może jeszcze 20, może nie 30. No, jak nawet jakbym zabudował cały kraj. Ale ty byś mógł zabronić całą Norwegię, załóżmy, pójść jeszcze tam sobie w Nowogród, podbić trochę Moskwy z Polską. No dobra, no powiedzmy, że zabuduję sobie cały kraj, no i tam tą Norwegię podbiję, no to jest raptem ile? 100, 150? Nie więcej, nie? Więc i tak jesteśmy przeciwko waszym znaczy... 1200, my jesteśmy w stanie wystawić 1100. Znaczy nie, no to nie chodzi o to, żeby zabudować Anglię, no bo to faktycznie będzie tam jakaś, no będzie jakaś różnica, ale chodzi o to, że Polska, no to jest kraj, który nie nadąża z tym wszystkim. No nie. Chodzi o gracza, chodzi o to, że do Polska jest słabo rozwojowa. Ta. Czyli mówicie, my kikujemy Nizarida, dobra. Bo tak de facto walczymy 2-1/4 contra 3. Nie no, racja, racja. Polska za bardzo chyba odstaje teraz już na ten moment rozgrywki. Nie no, źle zrobiłem, że poszłam w tą kawalerię. Nie, nie chodzi o ciebie, chodzi po prostu, że ten kraj za wolno się rozwija. A to mówi, że ta kawaleria się nie sprawdza? No właśnie nie do końca, bo ja przecież miałem tyle samo dewa, co on ma, miałem 120 lat wcześniej, załóżmy. Miałeś jedną żarówkę wtedy, pamiętam, na pierwszą wojnę. Tak, jedną żarówkę, ale to też ja nie grałem rok w Europkę i zawsze nie dawałem sobie tych edyktów, co masz z sejtów, dostajesz punktów. No edykty mu to dopiero wytłumaczyliśmy, tak. Myśleliśmy, że on wie o tym, wytłumaczyliśmy. Ale ja nie grałem rok w sumie w Europie. Na rewanżu. Ale i tak zrobiłem dwa razy silniejszą Polskę no, w tamtym roku, tak? No, to jest trochę inaczej. No, a i też uważam, że mi się duży błąd, bo złoto mieliście w ogóle niezdewowane na początek. Mieliście tylko jedno kopanie złota. Autonomię też nie zbijaliście w całej Polsce. No tak, ale to co mówię, no standardowe. Tym bardziej, że Necro singla, no. Mówicie, że pierwszy raz grał w Europkę, no to... No ever, widać, tak, ever. No to nic widać. Dziwnego, no. Nic dziwnego. No to mówię, no nie, znaczy, nie było źle, tak, nie? Powiem nie tak, źle. Na pierwszą grę w Europkę ta Polska to i tak jest cud, miód i orzeszki, więc... Tak, prawda, to jest prawda. No i tak na pewno się dwie cedałszył w tego multika wszystkiego niż jakby grał singla cały czas, więc... No na pewno. Co, wygraliśmy? Znowu więcej straciliście. Nie wiem, Co z tego? Wzięliśmy Paryż. Czy jednak, a jak agresywna? Nie wiem. 200? 300. Polak, weź misję. 300 już. Ej, w ogóle mam takie pytanie. Zdziwiłeś się, jak się wbiłem w południe Afryki, tą Andaluzją? Nie, właśnie się nie zdziwiliśmy, bo wiedzieliśmy o tym, że tak zrobić. A że wbiliśmy się w Meksyk? To się zdziwiliście? Meksyk? No, nie widzicie, że jest Meksyk brytyjski? Jest Meksyk, no jest, widzę. No szczerze mówiąc, to tak dopiero teraz zauważyłem. Nasz kolonii totalnie olaliśmy. No. No my też, to jest prosto do Casus Belli wypowiedziane w tym trusie i podbite prowincje. Nasze pierwsze dwie wojny zmasakrowaliście, ale ta trzecia i ta to już było fajnie. Nie, dobrze trzeba tutaj było. Tym bardziej widzieliście, no przegraliśmy pierwsze bitwy. Tylko, że znów, no i to jest kolejna rzecz, którą my wiedzieliśmy jak robić właściwie, bo wy też macie to, że za szybko potem znowu atakowaliście i raszowaliście. A w Europie jest jednak taką gierką, że kurde, to nie działa. Nie wiem czemu, to nie działa. To nie jest jak hoj, że musisz jak najszybciej i tak dalej, tylko zajmujesz, zabezpieczasz, idziesz dalej. W szczególności, że tutaj pamiętaj, że na naszych terenach, tam od nas, czyli od waszych terenów, nam się armia wolniej regeneruje, a to głównie chodzi o właśnie to, żeby armia była w pełności, a nie tak 85, załóżmy 200, 300 tysięcy niecałe. Tak, bo nawet wtedy, o ile dobrze pamiętam, to my wam jakieś większe straty zadajemy. Tak, no. No to kampania wygrana, Paryż zdobyty, więc multik zakończony. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie lajka. Z takich obwieszczeń jeszcze w tym tygodniu będzie więcej Stellaris na kanale z okazji premiery najnowszego DLC Nemesis. Zapraszam Was do oglądania i też będzie więcej Stellaris również na streamach, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to wpadnijcie. Jeżeli macie jakieś pomysły na multiki, podobne kampanie, czy na Antebellum, czy na innych modyfikacjach, dajcie znać też w komentarzach. No i pamiętajcie o tych lajkach.